tak został zawarty. Jakościowo surowiec bardzo dobry. Zwieńczenie 9 miesięcy intensywnej pracy. Dzisiaj rozładujemy pierwsze 1200 ton. W rafinerii Grupy Lotos w Gdańsku powstało nowe stanowisko rozładunku cystern. Po raz pierwszy w historii trafi tu, a potem na instalację, ropa z kopalni Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa znajdującej się w okolicy Lubiatowa. Terminal jest przystosowany do przeładunku 500 000 ton surowca rocznie. Partię testową ropy rozładowano 16 grudnia. Stanowisko uruchomiono, by zdywersyfikować dostawy ropy i pozyskać tańszy surowiec z rodzimych źródeł. Po rurociągu Przyjaźń i terminalu w porcie północnym to trzecia droga zasilania rafinerii w ropę naftową. Zgodnie z harmonogramem i zgodnie z planem zakończyliśmy budowę instalacji rozładunku ropy surowej i w przyszłości ciężkiego oleju opałowego HSFO. W efekcie końcowym w pierwszych dniach nowego roku od stycznia będzie już regularnie przyjeżdżała ropa z trzech źródeł zewnętrznych. Mniej więcej 30 cystern w każdej dobie. To bardzo ważna inwestycja dla nas, ponieważ pozwala nam dywersyfikować dostawy i pozyskiwać tanie ropy wydobywane w kraju w ramach kontraktu z PGNiG-iem. W ramach kontraktu dostarczane będzie 25 tysięcy ton surowca miesięcznie z kopalni PGNiG na terenie kraju. Dostawy będą realizowane z trzech lokalizacji z pomocą Lotos Kolej. Lotos Kolej będzie odbierać ten surowiec z terminali PGNiG. Cały czas monitorujemy rynek i szukamy nowych możliwości. I oczywiście jesteśmy zainteresowani współpracą również z polskimi podmiotami i tutaj taką możliwość znaleźliśmy i stąd też taki szczęśliwy finał tych negocjacji. Jakie parametry technologiczne ma polska ropa? Ropa jakościowo jest bardzo podobna do ropy rozewie, którą przerabiamy w rafinerii już bardzo wiele lat. To jest ropa lekka, ma gęstość około 0,8 tony na metr sześcienny. To jest gęstość charakterystyczna właśnie dla ropy rozewie. Jest to ropa niskosiarkowa, siarka na poziomie 0,17%. Także jakościowo surowiec bardzo dobry. Charakter ropy to jest taki typowo paliwowy, czyli głównie to benzyny, oleje napędowe w składzie tej ropy będą się znajdowały. Regularne dostawy ropy rozpoczną się w styczniu przyszłego roku. Kontrakt zawarto na 5 lat.